Przelatujemy nad Gałkowem, miejscowością, która ma bardzo bogatą przeszłość historyczną. Najwcześniejsza wzmianka w źródłach pisanych o Gałkowie pochodzi z 1230 roku. W 1534 roku Gałków liczył 40 domów, zaś majątek Gałkówek 23 domy. Dla porównania w tym okresie Widzew liczył 5 domów, Żakowice 6, a Stara Łódź 9. Dużą rolę w życiu wsi odgrywał kościół, gdyż wieś stanowiła własność biskupa włocławskiego i wchodziła w skład klucza wolborskiego. Najpiękniejszym zabytkiem Gałkowa jest kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Początkowo w Gałkowie istniał niewielki drewniany kościółek filialny przynależny do parafii brzezińskiej. Prawdopodobnie pochodził on z XVI wieku. Kościół ten został rozebrany w 1636 roku, a na jego miejscu zbudowano większy kościół drewniany, który przetrwał do roku 1873. Obecny kościół murowany został zbudowany w latach 1873-1879. Spacerując leśnymi ścieżkami, możemy natrafić na okopy będące świadkami wydarzeń z 1914 roku. Możemy również spotkać pozostałości po wysadzonej jednostce wojskowej w 1944 roku. Współczesny Las Gałkowski to przede wszystkim rezerwat przyrody Gałków. Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego jodłowego o cechach pierwotnych.